Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejsza partia pochodzi z 2017 roku grana w holenderskim Weekend. E, turniej Tata Steel grupa A, czyli najsilniejsza, pomiędzy raportem Richardem a Magnusem Carsenem, raport Richard e, jest to węgierski arcymistrz, bardzo silny, najwyższy ranking w karierze 2760. Młody zawodnik e, gra bardzo ciekawe szachy, takie troszeczkę odbiegające od głównych teorii, chociaż główne teorie też mu się zdarza grać, ale jeśli, ty, jeśli tylko może, to stara się grać szachy takie troszeczkę inne, żeby przeciwników. E, Zmylić, żeby nie grać głównych ścieżek. Bardzo wysoka siła gry. Zapraszam do oglądania. Natomiast Magnus Carsen, myślę, że każdy zna to nazwisko. Aktualny mistrz świata w szachach. Norwek, wspaniały, wspaniały szachista. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Raport Richard zagrał posunięcie skoczek na F3. Przypominam, że to jest partia klasyczna czyli szachy długie, tak. tutaj nie są to żadne blice ani szybkie szachy. Skoczek F3 daje dużo możliwości przeciwnikowi w wyborze tutaj otwarcia. Można zagrać D5, C5, już kiedyś o tym też mówiłem. Można nawet B6, można G6, F5, można zagrać skoczek F6. Do wyboru, do koloru również E3, wszystko jest możliwe. No tutaj Carlsen postanawia grać najczęstszy chyba ruch zagrywany po skoczek F3 ruch d5 pianek do centrum i gramy dalej. No i teraz raport Richard zagrywa posunięcie b3. Posunięcie b3 no słuchajcie, tutaj chcemy wstawić gońca na b2 i kontrolować punkty d4 i e5. Ten debiut jest to otwarcie Retiego, za chwilę to będzie bardziej widoczne. Larsen posunięcie B3 promował Z jego nazwiska też pochodzi otwarcie Larsena Ale w pierwszym ruchu No tutaj myślę, że nazwy nie mają aż takiego istotnego znaczenia Dla kogoś kto chce to mocno sobie opracować To no, odsyłam do literatury Przejdźmy tutaj dalej do analizy Carsen zagrywa posunięcie goniec F5 Ruch naturalny, ruch dobry, zwyczajny Wyprowadzamy figurę. goniec na F5. Powiem Wam szczerze, że tutaj raport Richard no, zagrał Goniec B2, y, grając w, y, tutaj z karsenem w taki sposób y, niedebiutowy, y, popisał się dużą odwagą, powiem szczerze, bo karsen, jak wiemy szalenie mocno gra, y, y, ma szalenie mocną siłę gry i grając z nim szachy takie inne, odbiegające od debiutów. To jest naprawdę wielkie ryzyko, bo praktycznie każdy jest od niego gorszy, a raport Richard wierzy w swoje umiejętności i gra swoje, po prostu, goniec B2. Może to jest dobry też sposób, nie wiadomo, jaka jest złota recepta na mistrza świata. Pewnie nie ma złotej recepty. Posunięcie E6 sprawa normalna, goniec chce wyjść i goniec wyprowadzony, drugi też chce łapać oddech, posunięcie D3 na pozór wydaje się posunięcie dziwne bo można by było też zagrać D4 aktualnie wyżej, ale chcemy zachować tutaj ciągłość diagonali na gońca no i przede wszystkim skoczek będzie zmierzał na pole D2, to też jest dobra opcja nie na pole C3, bo tutaj może być pogoniony tylko skoczek na D2 taki ma plan tutaj biały, posunięcie H6, no zobaczcie, Karsen zagrał już trzema pionkami w debiucie, dziwny ruch niby, ale tutaj też chodzi o to aby goniec miał ucieczkę spokojnie na H7, tu wszystko czarnymi zdążymy. Skoczek D2, skoczek na F6, nie pozwalamy zagrać jeszcze E4. Widzimy, że przyjemne, spożytecznym wychodzi figura i bronimy od razu punktu E4. Goniec broni, pionek broni, wszystko działa. Posunięcie C4, czyli tutaj staramy się podrywać centrum. Oczywiście czarny nie może zbić na C4, bo, bo będzie miał gorszą pozycję. Możemy potem to odbić skoczkiem lub pionkiem z B do centrum i w następnym posunięciu mamy też opcję na E4, bardzo silny ruch, który jeszcze wzmacnia nasze centrum i stępem odgania figurę. Także tutaj czarne nie mogą tak szybko zbić pionka na C4, również przepchać teraz też nie mogą. Posunięcie C6 zagrywa Carson. Sprawa normalna. Ta struktura... Pionków, myślę, że jest dla Was, e, dla większości, mam nadzieję, znana e, z obrony słowiańskiej, z, z gambitu hetmońskiego. To jest dosyć solidna struktura pionów. Tutaj swobodnie, e, tymi figurkami czarnymi, możemy się rozwijać i grać po prostu w szachy. Posunięcie G3. E, no, widzimy, że tutaj raport Richard e, robi drugi domek. Tak zwany w szachach i gońca wstawia na G2. Goniec E7, te ruchy nie wymagają dużego komentarza. Rozwojowe, zwyczajne, bronimy skoczka, wszystko w porządku. Goniec G2, posunięcie pod tytułem Roszada i Roszada ze strony białych i koń na D7. Zauważcie, że koń D7 stoi dobrze, tutaj pilnuje ważnych pól w centrum, no i przede wszystkim, no, wspomaga również skoczka na F6. No dużo tutaj na pewno tych zalet, dlatego skoczka D7 jest. I przyjrzyjmy się pozycji, wszystkie figury u białych są wyprowadzone, ja mówię głównie o lekkich figurach, bo wiesz nie, nie biorę jeszcze pod uwagę, gdyż nie mają wolnych linii, więc tego za bardzo też pod uwagę na, na początku nie trzeba brać. Wszystkie figury rozwinięte, roszady są zrobione, struktura pionów jest ciutkę inna, no i gramy w szachy, myślę, że pozycja jest na tyle rozwojowa, że i czarne i białe mają szansę na sukces, tak? Kto lepiej gra, po prostu zwycięża. Posunięcie A3. Taki ruch się zawsze przydaje. Wydaje się, że zobaczcie, posunięcie A3 gra Arcymisz 2700 ponad plus 2700 plus ponad. Eee, posunięcie A3 to jest taki spokojny ruch wyczekujący, ten ruch się przyda, dlatego że chcemy białymi tutaj zawędrować na pole B4. Carsen już tem, temu zapobiega grając A5. Eee, grając czarnymi te struktury, zapamiętajcie sobie takie posunięcie A5, na pewno to jest bardzo dobry ruch, który przeszkadza. W zagraniu B4 przez białe, a biały chce grać na skrzydle hetmańskim. Jego, to, to są główne cele. Czasem Wstępem możemy zagrać konkret posunięcie E4, dużo jest możliwości. Czasem można zagrać nawet i D4 w tym momencie, przechodząc troszeczkę do gambitu hetmańskiego. Ale nie raport Richard. Raport Richard zagrywa posunięcie, myślę, że dla wielu zaskakujące, ale pojawiają się bardzo fajne konkrety. Hetman na B1. Na pozór dziwne posunięcie, ja bym takiego posunięcia pod uwagę nie brał, jak ja bym grał tą partię, tak mówię o sobie w tym momencie, ale dlatego, dlatego, że goniec jest pod Rentgenem. Jasne, że tu nic mi nie grozi. Ale po co ten ruch? Zaraz się dowiemy, jaki zamiar był po tym posunięciu. Goniec H7. Goniec sprytnie sobie ucieka na H7. Może białe, nie zauważył, że tu stoi goniec, zagrał D4. Nie, 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 nie. Nie będzie tak łatwo, oczywiście. I teraz raport: Richard gra swój plan, dlatego, że Hetman B1 tutaj w tym pomaga. Posunięcie B4. Dziwny ruch na pozór, bo yy, widzimy, że bicie, bicie, i tu wisi pionek potem od gońca. Ale są pewne tutaj klocki, układanki, które nie pozwalają tego piona tak, w taki prosty sposób zbić. Moi drodzy, poszło bicie, oczywiście, poszło bicie. No i teraz, co by się działo, jeżeli goniec by zbił na B4? Jeszcze tylko zauważmy, że jest wtrącenie, ale po wtrąceniu goniec bije na A1 i Hetman broni B4. Co by było po biciu na B4? No ten ruch już jest ruchem przegrywającym. Szukamy odpowiedzi, moi drodzy. Dam wam 3 sekundy. Można sobie zatrzymać film. Raz i dwa, i trzy. E, następuje bicie na F6. Zauważmy, atakujemy Hetmana i tutaj się otwiera opcja na gońca. Jeżeli byłoby bicie Hetmana, to też trzeba zagrać bardzo ostrożnie. Nie możemy od razu zbić gońca, bo tracimy wieżę na A1 Hetman w tym pomaga. Należałoby teraz zbić tutaj wtrąconko, zrobić, zbić wieżę. Wieża bije i Hetman zbije na B4. Figura więcej. Zapionka jest po stronie białych. Dlatego tutaj um, po, po tym biciu nie może go nic zbić na B4. Jak zagrywa Magnus Carson? Hetman B6, czyli takie też posunięcie całkiem przyjemne, bo tutaj ten ruch e, często się pojawia w tych strukturach. Hetman idzie na skrzydło i stara się tutaj e, zapobiegać atakom lub też atakować. Jak gra? Raport Richard. Goniec C3. Broni Pionka. No świetnie, ale wieża bije A1. Hetman bije A1. I teraz możemy tego Pionka stracić. Rzecz jasna. Wolna linia. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Ja też chcę zaznaczyć taką rzecz, że raport Richard. Hmm. Gra z Mistrzem Świata, to Mistrz Świata ma presję, żeby wygrać tą partię. W tym momencie rozgrywania tej partii, że ma ranking 2702, a Magnus Carsen 2840, więc potężna przewaga na tym poziomie to jest ogromna przewaga rankingowa, więc wiadomo, że Karsen chce wygrywać. A czy to mu się uda? No, zobaczymy, jaki będzie wynik partii, bo partia wygląda na taką dosyć remisowo w tym momencie, ale presja jest na Carsenie. Wybija karsen na B4. No i co tutaj się dzieje? Oczywiście wybijamy, Hetman wybija, trzeba tak grać. I wieża na B1. Zauważcie, atakujemy Hetmana. Hetman skoczka zbić nie może. Tu skoczki się ładnie bronią. Broni skoczek na, na C4 pioneczka, więc jest dobrze. No i Hetman ucieka na pole D6 i wieża odbija pionka na B7. Zauważcie, że. Raport Richard pięknie odbił piona i aktywnie ustawił już wieżę na siódemce, więc można by rzec, że przewaga kroi się tutaj po stronie białych, ale tak nie jest tak naprawdę, bo to jest normalna jeszcze gra, wszystko tu się trzyma. Carlsen, jak mówię, ma tutaj presję wygrywania i zagrywa posunięcie E5. Posunięcie E5 daje możliwość tutaj gry w centrum jakiejś takiej ostrzejszej typu E4 no i trzeba jakoś na to zareagować. Jak zareagował tutaj biały? Mianowicie posunięcie D4. Na, po, na, na pozór dziwne posunięcie, ale zauważcie, że Hetman wspomaga tego pionka, po tej diagonali to trzyma i konkret grozi po prostu konkret zbicia pionka na E5. Co by było po ruchu E4? Po ruchu E4 można by było zagrać skoczek E5. Widzimy, Hetman cały czas tutaj wspomaga, pionek wspomaga, wszystko się trzyma, a przepraszam. A minus czarnych jest taki po ruchu e4, że blokują po prostu czarne gońca. Goniec za bardzo nie ma jak grać. Oczywiście on wyjdzie, prędzej czy później, ale jak wyjdzie później, to zawsze traci troszeczkę ruchów, tak? Więc Magnus Carlsen, y, znaczy to jest takie, takie słuchajcie, moje myślenie, moja analiza. Może Carlsen miał co innego w zanadrzu, może inaczej to rozpatrywał. No, ale zobaczmy, co było dalej. Ebi na y, d4, skoczek na d4. I posunięcie C5 od razu z tempem atakuje tutaj. Yy, skoczka można byłoby zagrać na B5 z szachem dla Hetmana, że tak się wyrażę, ale Hetman grywa, zagrywa spokojnie na. E6 atakując od razu stępem pionka, czyli takie odejście fajne z odbiciem się i porządnym atakiem. Dlatego Skoczek postanowił prawdopodobnie zagrać na B3 i kontrolować punkt C5. Kontrolować, patrzeć. Jeżeli pionek by wybił na C4, to odbijamy i zauważcie, że tutaj zostaje pionek samotny do, do zdjęcia, do ataku. Jest to, jest to na pewno fajny obiekt do ataku. Carsen postanowił zagrać D4. No i słusznie. To posunięcie oczywiście jest dobre, pionki się łączą, są na czarnych polach. Goniec nie ma jak ich zaatakować, więc tu się wszystko trzyma. No ale goniec postanawia zagrać na H3, żeby coś tutaj postraszyć. Może będzie opcja zbicia tego skoczka. Posunięcie D3. No właśnie, Carson tutaj nie wytrzymuje, powiedzmy, presji z jakiejś strony. Zauważcie, tu pozycja jest normalna. Tutaj jest wszystko dobrze, tu można by było zagrać wieża B8, no nastąpiłaby pewnie wymiana, raport Richard by się pewnie z tego cieszył, myślę, że remis byłby zadowalającym dla niego wynikiem, no ale widzicie, że Carlsen nie wytrzymuje i gra D3, on próbuje wygrywać, on próbuje szukać opcji na wygraną. Posunięcie D3, no to już nie jest najlepsze posunięcie, bo ponieważ gramy E3 i zauważcie, że piątki się świetnie trzymają, z gońcem dobrze współpracują, który po białych polach szusuje, no i skoczki stoją bardzo dobrze. One tutaj y, mocno może nie, jakoś nie atakują, ale broni na C4 skoczek z D2 i skoczek z B3 atakuje na C5. Y, stabilnie wszystko się trzyma. Ciężko czarnym się przebić w tym momencie. Posunięcie skoczek E5, no coś tutaj skoczek planuje, jakieś opcje, no odszedł aktywnie. I goniec wrócił na G2. Zobaczcie, spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Tutaj trzeba y, y, grać rozważnie nie rzucać się na siłę. Wieża C8. No jak już się gra takie posunięcie i broni się pasywnie pionka, no poza tym też nie wiadomo, gdzie tą wieżą można by było ruszyć. Może wieża D8? Ciężko powiedzieć. No, bronimy też pionka na D3. Tu się wszystko, myślę, że trzyma. Hetman mógłby wtargnąć i coś tutaj poszarpać. Pionka C5, pionka na F7 wzmocnić. No dużo jest na pewno ciekawych planów. No ale tu już wchodzi konkret, moi drodzy, i przytrzymajmy sobie tutaj film. Można pomyśleć nad ruchem. Jaki ruch zagrać? Raport Richard zagrywa F4. Konkrecik. Odsłaniamy niby króla. Roszada troszeczkę się psuje, ale jest konkret. Atakujemy skoczka, bo ponieważ skoczek zagrywa na G4 i jest E4, zauważcie. Goniec świetnie broni pionka ze skoczkiem i grozi ruch E5. No właśnie. Jest bardzo nieprzyjemna pozycja. Po odejściu, bo grożą w ogóle widełki, prawda? Po odejściu na przykład Hetmana na E6, żeby nie było widełek. Białe mogłoby zagrać Hetman E1 z planem H3. Zauważcie, że skoczek wtedy nie miałby pola na E3. No i byłoby bardzo gorąco. Oczywiście H5 byłoby możliwe, H3 skoczek na, H, na H6. I te figury stoją niezbyt przyjemnie, naprawdę bardzo paskudnie. Dlatego Carson postanawia no, poświęcić figurę. No i cóż, zagrywa wieża E8. Tak jak mówiłem, nie wytrzymuje presji i próbuje y, szukać jakiejś opcji na cokolwiek, myślę. No, E5 grać trzeba widełki stworzyć, skoczek zbija, figura poświęca się za dwa pionki. Z wolnym pionem, Carlson może myślał, że coś tu jeszcze można zawojować. Figury jakoś może wejdą, wieża E2, coś tutaj na króla. Yy, postraszymy, coś tutaj może króla, z tej, z tej strony może H5H4. Ciężko powiedzieć, co miał yy, w głowie mistrz świata. No ale raport Richard zagrywa teraz bardzo sprytne posunięcie. Słuchajcie, takie posunięcia należy wykonywać wtrącone posunięcia, to są bardzo dobre ruchy, wieża B6. Oddajemy wieżę z zamiarem odbicia jej na E5, zachowując figurę więcej. No, Carson jak najbardziej nie wybija tej wieży, gra Hetman E7 z opcją, tutaj jakieś wieża E1 ze zdobyciem Hetmana. No, ale mamy kolejny wtrącony ruch, wieża na E8, przepraszam, na B8, wieża B8, szach. Jedyna opcja, widzimy skoczek E8. Król nie ma malówcika, nie może uciec, goniec mu trochę w tym przeszkodził. No jakby goniec stanął na G6 wcześniej, to król miałby opcję H7, byłaby to lepsza droga. No ale jest tak jest, trzeba się zasłonić skoczkiem. No i moi drodzy, teraz proszę poszukajcie ruchu, który wygrywa. Tu jest oczywiście kilka ruchów, które są dobre, ale jeden jest taki już konkretny i dosyć efektowny, również efektywny. Raz i dwa, i trzy. I uwaga. Goniec na C6. Niektórzy by się złapali za głowę. Moi drodzy, co tutaj się dzieje? Przecież wieża wchodzi na E1 i daje szacha, zdobywamy Hetmana. No, wszystko się zgadza. I tak też czyni Carsen Zagrywa na E1. Hetman odbija na E1. Hetman z szachem jeszcze odbija na 1, co jest bardzo groźne. Ale piękny ruch skoczek na F1. Zauważcie, zas zasłaniamy króla. Nie pozwalamy dać szacha Hetmanowi na E3, co jest bardzo istotne. I w tym momencie Magnus Carsen no złożył broń, moi drodzy. Złożył broń. Nie ma, nie ma co analizować, dlatego że tutaj jest nieuchronne bicie na E8. Jeżeli gdziekolwiek Hetman by szedł z tej linii E, wieża bije na E8 z matem. No, a jeżeli tutaj zagra na przykład król F8, może ja przestawię król F8, no to bijemy to do końca. Nie ma wyjścia i skoczek C5. Zauważcie, figura więcej. Pionek wolny, tego pionka zdejmiemy, tu skoczek bardzo ładnie broni. No, ale jeszcze zerknijmy sobie na taką opcję D2, co jest też ruchem takim dosyć niebezpiecznym, bo jeżeli teraz białe się pokuszą o bicie na E8, Hetman to odbije, goniec odbije, no to jest D1 z Hetmana, ale trzeba tu zachować spokój i odbić skoczkiem najpierw na D2. To jest bardzo dobry ruch, wygrywający, a dalej ta kontynuacja jest identyczna przed ruchem D2 także no piękna partia raporta Richarda, ale przypuszczam, że Carson miał po prostu ciśnienie na zwycięstwo w tej partii, no to jest oczywiste jak się na siłę chce wygrywać, no to często się przegrywa, taka jest chyba kolej rzeczy tak się często też zdarza, może nie kolej rzeczy często się zdarza, serdecznie Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że partia Wam się podobała, mi się bardzo podobała, no i do zobaczenia przy szachownicy następnym razem do zobaczenia, hej!